No i moje fany, co ja będę? No nie będę tutaj ściemniał. Klocki, o których mowa, to Enlighten. Moi drodzy, no cóż, zapowiada się tu nam naprawdę epicko, by nie było, klocki mam już zamówione, są już w drodze do mnie. Tutaj mamy na przykład katalog z 2017 roku, tak to się przynajmniej prezentuje, od 7 do 12 lat. Klocki nie są mi całkowicie obce, gdyż Maciek i Klocki przecież kiedyś u mnie był, bawiliśmy się jednym zestawem przecież i wyglądał całkiem legitnie, tak? Może to jest 2017, natomiast wiele z tych zestawów widzę, że idzie już kupić. Ja wam nie zdradzę, który zestaw kupiłem, ale myślę, że całkiem ciekawy. Oczywiście, czy to jest Mesjasz Alternatyw, czy to jest Mesjasz Podróbek, to zobaczymy. Czy to jest w ogóle Mesjasz Alternatyw, czy Podróbek, to zobaczymy, bo no, tutaj inspiracja LEGO jest ewidentna. Ale i nie tylko, moi drodzy, właśnie nie jest taka to bezpośrednia. Okej, tutaj LEGO Księżniczki, no zgadzałoby się, ale jakże inaczej zrobić Księżniczki? Widać, że nie jest to chamska podróba, jak widzicie, jest to coś, co jest z ich własnego pomysłu zrobione. No kareta, okej, można powiedzieć, przypomina tą LEGO, no ale moi drodzy, jak można zrobić inną karetę? To już natomiast LEGO nie przypomina, to samo z pałacami można powiedzieć, też nie przypomina LEGO, a ciężko jest zrobić po prostu inny pałac. Pałace wyglądały jak pałace, łodzie wyglądały jak łodzie, moi drodzy. No czyż to nie jest piękne? Zapowiada się więc naprawdę ciekawie. Natomiast no, trzeba to sprawdzić, bo wiecie, jedne klocki Maćka wiosny nie czynią. Mógł nam się trafić jeden lepszy egzemplarz, a reszta może być dziadowa po prostu, więc będziemy to, moi drodzy, badać. Tu wiadomo jeszcze byle jak, ale Kajante skład, moi drodzy, Kajanite skład właściwie, to już jest, spójrzmy, seria całkiem autorska. Też wygląda to ładnie, wygląda to jak najbardziej legitnie. No, napisy po nie tylko chińsku, ale i po angielsku się tu pojawiają, liczba elementów, no i numer katalogowy, który w tym wypadku zdecydowanie jest prawdziwym numerem katalogowym, a nie jak to często bywa przy Chińczykach, zmyślonym numerem katalogowym. Jakby inspiracja katalogiem LEGO też tutaj jest, ale spójrzmy, no całkiem ciekawa seria. Szkoda trochę, że nie wiem, o co w niej chodzi, no bo wiadomo, ciężko jest wiedzieć. Spójrzmy dalej, wielkie wiertła, wielkie koła, wielkie pojazdy. No wygląda to naprawdę, musicie przyznać, ładnie. Jeżeli tylko niech się sprawdzą, wy wiecie, w rękach, no to mamy, moi drodzy, Mesjasza. Tak jak mówię, no już raz się sprawdziły, bawiąc się tymi od Maćka, ale ja chcę to potwierdzić. Naprawdę, jak dla mnie, może to być najlepsze, w sensie alternatywa dla LEGO, jeżeli się sprawdzą, jeśli okażą się, że są takie jak dla Maćka. No spójrzcie, jak to tutaj pięknie wygląda wszystko. I jak dużo tego Kajante składu, widzicie, to nie jest ze dwie strony i bach, to są pojazdy, samoloty, wielkie wozy, wielkie bazy. No naprawdę, i spójrzcie, tutaj nawet mamy to do jeżdżenia, prawda? Wow, 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 tu wszystko ciekawe, to są, no właśnie, bo tu u Maćka też jakieś tam naklejki występowały, ale dużo było również nie naklejek. I przeskakujemy do kolejnej fantastycznej, dosłownie, serii. Spójrzcie, dziwne pojazdy, dziwne stworki, jakaś walka z pluszowymi misiami się tu zapowiada, jakichś magowych stworków, no trochę tak, ale ta seria niesamowicie mi się spodobała, tutaj walka z drzewem, no, 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 to jest coś, co u LEGO nawet bym chętnie widział, no powiedzcie, że nie ma czegoś w tej serii, no powiedzcie to, wam nie uwierzę. Dodatkowo jakieś małe, czy to są pakowanka, nie, to są pakowanka z tym, ja powiedzieć dodatkowo jakieś mało pakowanka, 140 elementów, 1280. Wow, nie wiem jak wy, co wy o tym sądzicie, ale dla mnie to wygląda fantastycznie. Choć można powiedzieć takie trochę mieszanka teamy, bo wiecie, no hipki z ludzkimi, ze zwierzęcymi głowami i tak dalej. A nie do końca, bo to jakieś bobry, świobry i inne są zupełnie normalne. I jakiś Iron. Wiecie, w tym, w Ironie. No i tu niby Ninjago, ale nie Ninjago. No mówię, jakaś inspiracja jakoby by tu trochę była, ale ja bym absolutnie tu nie używał, bo wiecie, jak się uprzemy, to do wszystkiego dopiszemy inspirację, więc nie podpinam się pod to. No absolutnie, dosłownie fantastyczna seria. Jedziemy z nią dalej. Widzimy, to też jakiś ważny bohater. To jest bardzo ciekawy bohater. Uuu, to jest, ja ją pierwszy raz dopiero widzę. Cóż to jest? No niesamowicie ciekawa niewiasta nam tutaj wygląda. I aż prawie 500 elementów. Aż prawie 500 elementów w wielkim bocie. Tu znowu niby Ninjago, ale nie patrzmy w ten sposób, wszystko nowe. Jedziemy dalej, widzimy dalej, wężony. Patrzcie, jak oni pięknie robią tę serię. Jak oni pięknie, wspaniale robią tę serię. W sensie długie,
fajne, nie wygląda to tak, że wiecie, mówię, 2-3 strony i tyle. Ale przeskakujemy do kolejnej serii, no właśnie, coś ala, tu zdecydowanie bardziej ninjagosy, bo widzimy tu ninjosy w tych strictetych, no niby jakaś tu też kaslowa postać się pojawiła, ale wszystko to jest jak najbardziej oryginalne i w wyglądzie i po prostu w konstrukcjach jednak, no to jest najbardziej do ninjago bym powiedział zbliżone. O, pies latający, no gdzie macie w Lego latającego psa, wy mi wskażcie. I dalej, no tu niby świątynia ninjago, jakieś takie elementy, ale się tutaj dzisiaj pojawi często, bo ja cały czas będę bronił tych klocków. Niech one mi przyjdą, niech się upewnię, że jest z nimi wszystko ok. I jak widzimy, kolejna seria na kilka klocków. Kilka stron klocków. Ta inspiracja, jak widzicie, jest lekka, no bo cóż, tu jest tylko jeden W, a cała reszta ekipy jest inna. Nie są to stricte ninja, a w podróbkach, jak wiemy, często, no po prostu te podróbki są chamskie. Nawet jeśli są inne postacie, to jest chamsko ninjago, że inni ninja po prostu, te kolory są powtórzone i tak dalej. Tu się z tym nie spotykamy. Zestawy mamy coraz więcej, większe. Jak widzimy, właściwie każda podseria, seria ma 4-5 stron, więc no całkiem dużo, sami przyznacie. Tu w ogóle piękny, prawie 1000 elementowy, prawda, zestaw. I przechodzimy do coś niby Castle, niby Nexonite, no bo spójrzcie, jest to jakiś bot. To jest chyba największa inspiracja, ale jedna tylko, bo dalej są elfy, których normalnie w LEGO nie było, w Nexonite przecież. Złotych armat też nie było, to jest jedyny pojazd, ale tu już przeskakujemy do bardziej regularnych Castli. Spójrzcie, jaki troll skalny, no właśnie, na swoim kanale gamingowym wczoraj walczyłem ze skalnym wielkim potworem, a trolle też się pojawiły kilka dni temu. Jeżeli jeszcze nie byliście na moim kanale gamingowym, teraz na narożniku absolutnie wpadajcie, zaglądajcie. Jeden największy i może nie jedyny, ale największy kanał w Polsce, który zajmuje się tylko i wyłącznie grami LEGO. Największy w Polsce. No i dalej przechodzimy do tej Castli i dalej mamy fantastyczne sety. No spójrzcie na to, 2000 elementów, jakaś baza, jakaś kopalnia tutaj. Ale Attack of the Smithy. No właśnie, atak na kuźnię. Kuźnia, moi drodzy, kuźnia dosłownie. Ej, naprawdę, naprawdę te klocki, no spójrzcie i powiedzcie, że nie wyglądają fantastycznie. O tym już nawet nie mówię, o tym też, no wygląda to smok z dwoma głowami, 500 elementów, wygląda to, no wow. O tym, kurczę, szkoda, że nie mam teraz kamery na swą twarz, bo jak widzę to... normalnie aż się robię różowy wokół takich serduszek, które mnie tu otaczają. Naprawdę zapowiada nam się mega mesjasz klocków. Tego zamku również nie komentuję. No i dalej przechodzimy do serii dziewczęcej, która również, będę z wami szczery, jest wow. No laleczki są zgapione, ale spójrzmy inne jednak trochę, jeżeli spojrzymy o wygląd, nie jest to taki chamski. Kopia, oczywiście zamysł, wiecie, serię, że odgapiony zamek, odgapione niby Nexo, niby Friends jest identyczny, ale to nie jest to samo. 3-in-1, to mi znowu przypomina takie stricte te podróbki, ileż tego się na moim kanale tu już pojawiło, ale myślę, że jakościowo są znacznie lepsze. Ale tutaj mówię, po prostu mało pakowanka, pewnie kilku złotowe, chociaż ich na necie nie spotkałem. Tutaj zdecydowanie mamy jeszcze większe mechy, to już też 3-1 pewnie, tak. Więcej, coś a la kreator, małe takie, wiecie, w podróż i oczywiście składają się w jedną ogromną, jeżeli kupicie wszystkie 12. Jeżeli te klocki jakościowo dalej się tak trzymają jak te maćkowe i jeżeli przyjdą, tak się okaże, to myślę, że jak najbardziej warto zebrać te 12 i złożyć coś takiego, jeżeli cena będzie przystępna. No właśnie, ich cena, musicie wiedzieć, nie jest najniższa. Nie jest to oczywiście cena LEGO, ale przypuszczam, że taki zestawik to już będzie koło dyszki, mimo wszystko tak, gdzie normalnie to by kosztowało, powiedzmy, w podróbkach 4-5 zł, to 6 max, to tu koło dyszki. No i spójrzmy, Transformersy. No cóż, tu już troszkę nie po licencji, w sensie jadą, aczkolwiek nie do końca, bo to się składa z takich pojazdów, a nie z tych stworków, w których faktycznie składały się Power Rangersy. Mamy więcej tych pojazdów jeszcze, ale to mnie mało interesuje, no właśnie, ponieważ dalej mamy jeszcze inne piękne serie a la wojsko. Temat, którego nie boi się Kobi, za które non-stop tą firmę zachwalam, również nie boją się ich Enlightiny. I są to bardzo ciekawe również zestawy. Z chęcią je testuję, jeżeli pierwszy zestaw z Enlightina okaże się bardzo dobry. Czołg na kółkach? Wow! Betoniarka? Nie, to jest jakiś czarnobylowy motyw, spójrzcie. Coś niefajnego tutaj wiozą. No i tu to jest fajne. To jest na pewno fajne. Zaraz obok wojskowych tematów Kobi, one również tu Enlightiny znajdują się na mojej liście. To jest w ogóle piękne. Jakaś baska tutaj militarna. Wow.
naprawdę przyznacie wow i przy okazji macie również alternatywę do Kobi, jeżeli lubicie klimaty wojskowe, a wiem, że z wielu was lubi. No i dalej dopiero przechodzimy niby to do City, ale spójrzcie, to jest jakaś polis, jakież agresywne policyjne logo, kontra Ghosts. I nie chodzi tutaj absolutnie o hidden side'owe klimaty. Fajne, małe zestawiki, ten mnie kusi, bo tu jest ten Zwol, no i ten też mnie poniekąd kusi, bo tam jest ten Zwol. Problem z Enlightenami jest taki, że głównie ciężko ich jest znaleźć, wygooglować i kupić na AliExpress najprędzej, co jest akurat spoko, tym bardziej, że same klocki z AliExpress też są spoko, więc najłatwiej tam, ale też się trzeba nagimnastykować i naprawdę bardzo mało z nich, z tych zestawów dostaniemy. Tak jak mówię, tu wertujemy stary katalog, ale wiele z tych zestawów dalej idzie kupić, więc tu mi się nie przejmował, że im powiedział, o, 3-letni katalog, mówię, bardzo wiele z nich idzie kupić. Właściwie tej serii City chyba tylko póki co tak naprawdę nie znalazłem. Dalej, no właśnie, mało wam było pięknych serii? Spójrzcie, minifigurki! I to zupełnie inne minifigurki, to znaczy, minifigurki jakieś potworowo dziwne. W ogóle w sumie we wszystkich jest wszystko, więc czemu wydają 4 podserie minifigów? Nie mam pojęcia. No tu są jakieś niby historyczne, okej. Czy są konie w ogóle w tej serii? Wow. No tu jakieś drugie niby mityczne, historyczne. No to okej, 2 historyczne i 2 takie bardziej codzienne. No okej, logo troszkę odgapili, tu nie ma co gadać. Mało wam minifigów? Proszę więcej! Przebierańcy, seria z przebierańcami. Świetne. Aha, teraz przebrańcami plus jednak jakieś tutaj mamy mikro rzeczy. Ale tym gościem, ale tym smokiem, w ogóle wszystkim my tu nie po... Kurczę, jakież to jest świetne. Czemu Lego jeszcze na to nie wpadło, by wydawać tak serię właśnie z takimi mini czymiś, mini konstrukcjami. Ten western, no ja pierdził, moi drodzy. Czy wy to widzicie? Jeżeli nie widzicie tego piękna, co ja, to przeczyjcie monitory 3 razy. Więcej minifigów, jeszcze więcej z konstrukcjami. Tym razem już jakieś dedykowane, tak? Bo tutaj te też były już dedykowane. Nie, te kurczę nie miały jeszcze podnazwy, ale to już spójrzcie, jest jakaś podnazwa. No tu już stricte... Agents... Naprawdę, jest pięknie. No i więcej troszkę takich mikro, małych zestawików. No to już troszkę zżynka z Lego jest, ale walca to w Lego, no nie bardzo. Tu piękne inne budynki. Naprawdę, moi drodzy, jest wspaniale. I kto z was tu teraz zaprzeczył, to jest naprawdę dziwny. Wiele pięknych zestawów, wiele wspaniałych. No trochę takich mikrożynek jest tutaj z Lego oczywiście, ale tego nie da się, wiecie, tak naprawdę już uniknąć, bo co byśmy nie zrobili, zaraz coś podepnie, że to jest żynka z Lego, bo jakikolwiek strażak można podpiąć ich pod żynkę z Lego. Więc tutaj nie ma cudu, ale zapowiada nam się naprawdę taki mesjasz. Nie wiem czemu, nagle tu ci kompadzą są odcięci od tamtych, ale dalej widzimy, kontynuujemy sobie tutaj tematy wojskowe. Dalej jest ciekawie. Może to są jakieś jeszcze starsze niż 2017? Może, kto wie. Ale jest fajny namiot, fajne łodzie, no i taka mikroskala, mikropojaździki z Lego za 90. zadyszki, jak pamiętacie, są świetne. Bo to sobie wspominam, no i tu również nam się takie pojawiają. Może to jest kolejne wojsko, o, tu fajny pojeździk, oj, łódź podwodna, no proszę, proszę, łódź podwodna, no z Lego w ogóle nie mam tematów wojskowych, to wiemy, a z Kobi gdzieś tam się pojawiają takie, ale łódź podwodna dalej nie jest jakimś tematem często eksploatowanym. To w ogóle jest piękno. Kwatera główna, no wow. Jeszcze brakowałoby tu, wiecie, jakiejś swastyki tego typu, żeby to bardziej do klimatu II wojny pasowało i świetnie. Tutaj spójrzcie, amfibia z jakąś zasadzką. Nie no, naprawdę, ja muszę na nie po prostu zapolować. Tu nie ma opcji zmiłuj i jeszcze te inne małe pojazdy. Mówię, jeden zestaw już mi leci, żeby nie było. Jeden zestaw mi leci. To jest póki co koniec pierwszego katalogu, absolutnie. Żeby nie było, w sieci jest do znalezienia jeszcze więcej rzeczy. Katalog z 2019 jest, ale nie pokazałem go wam, ponieważ nie jest on tak popisowy. To jest w ogóle jakiś już kuman, nie wiedzieć czemu. Oczywiście, dalej są te serie. Natomiast spójrzcie, tu są pokazane takie, stricte jakby był katalog taki, wiecie, handlowy. Nie ma tu więc nic fajnego. Znaczy, nic fajnego, oczywiście jest tu wiele fajnych rzeczy. Spójrzcie, taki stolik, no nie bawiliby się czymś takim. Zdecydowanie ja na czymś takim chętnie bym potrzymał klocki i na nim pobudował. Fajne oryginalne opakowania, widać firma cały czas się rozwija, natomiast wiecie, wpisamy N19, oni już są pod jakąś inną nazwą, czyli pod Kuman, nie wiem czemu, Octonautsy, też bardzo fajna seria, z którą nieraz już się gdzieś spotkałem, więc ja nie jestem pewien, czy to dalej są N19-y. Zdecydowanie dużo jest tu bardzo takich ciekawych zestawików, ale nie mamy tu nic, co by sugerowało, że to są N19-y. Chociaż to jest troszkę podobne. Być może ma to związek z tym, że N19-y, jak wiele innych firm, zmaga się właśnie z jakimiś prawami autorskimi, choć nie powinni, bo są całkiem inni od Lego i muszą co chwilę, nie wiem, zmieniać nazwę, kombinować.
I po prostu tutaj bujać się, wiecie, z jakąś walką. No bo Kijante skład, no właśnie, niby jest. No właśnie, czy więc można mówić, że klocki są, Enlightiny są tym Mesjaszem? Być może są już to Kumany. Ciężko mi to stwierdzić, moi drodzy. Idą mi Enlightiny, później zrobimy Kumany. No wygląda to faktycznie ta sama firma. Troszkę mnie to martwi, bo no utrudni to budowanie firmie jednej konkretnej marki, tak? Jednej konkretnej, prawda? Jednej konkretnej wspólnej wizji. No zestawy widzimy się to powtórzyły, no ale jak ja będę później miał mówić, że to jest... Więc ciężko tutaj będzie stworzyć jakąś, wiecie, no jedną spójną firmę i markę. Ale zobaczymy, no to jest katalog ciekawszy, w sensie mamy więcej produktów, ale dla was jest ciężej zobaczyć. Dlatego jadę tak na szybko, no tu jest, nie no, też niby coś innego. No kurczę, szkoda, w sensie szkoda, że mamy takie motanie, ale zobaczymy, co wyjdzie, gdy przyjdą mi tam te klocki, bo ja naprawdę widzę w nich Mesjasza, Monkey King, no jest ciekawie. Cóż, po Enlightenach w takim razie testujemy Kumany, gdzie się w ogóle da kupić Kumany, a może już nawet teraz je sobie... Wow, Pokémony! Wow! No to chyba nie jest do końca legalne. Mimo wszystko ja już sobie w takim razie może nawet dziś testuję, gdzie można je zamówić. Może już dziś sobie je w takim razie zamówię. A cóż, wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Piszcie mi, co o tym sądzicie, jak to wam wygląda. I to mi wygląda dobrze, więc będę zdziwiony, jeżeli napiszecie mi inaczej. Więc i nie zapomnijcie zostawić tutaj subskrypcji, by śledzić, gdy już przyjdzie nam ten Mesjasz. Wam się dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych. Bye!